Marka Mini Plus jest coraz lepiej rozpoznawalna na naszym rynku i bardzo dobrze, bo oferuje funkcjonalne produkty za rozsądną cenę, takie jak kompaktowe monitory MI5. Należą one do grupy aktywnych dwudrożnych systemów głośnikowych, w których doprowadzamy sygnał tylko do jednego monitora. W nim też znajdziemy regulator głośności oraz włącznik zasilania. Rozwiązanie to bazuje na strukturze aktywny, pasywny. W której cała elektronika, łącznie ze wzmacniaczami mocy, znajduje się w jednym monitorze, najczęściej lewym. Drugi jest pasywny, otrzymując z monitora aktywnego sygnał o poziomie głośnikowym, a zatem kilku, kilkunastu Voltów. Monitor pasywny podłączamy do aktywnego za pomocą kabla z czterema przewodami, a to nieomylny znak, że monitory oferują aktywny podział pasma i oddzielne wzmacniacze dla UFERów i Twitterów. Sygnał można wprowadzić liniowo za pośrednictwem wejść symetrycznych TRS 6,3 mm i niesymetrycznych RCA oraz TRS 3,5 mm. Źródłem może być także wbudowany moduł Bluetooth 4. Regulacji poziomu sumarycznego sygnału z tych źródeł dokonujemy potencjometrem na tylnym panelu. Przełączany filtr półkowy definiuje poziom wysokich tonów w zakresie od minus 2 do plus 1 dB. Elektronikę oparto na układach analogowych, dwóch modułach wzmacniaczy pracujących w klasie D oraz zasilaniu impulsowym. Monitory mają konstrukcję Bass Reflex z prostym wylotem na tylnym panelu. Robocza średnica membrany ufera to 4,5 cala, ale zgodnie z panującą obecnie modą Producent kwalifikuje go jako 5 cali. Głośnik niskotonowy zainstalowano we wgłębieniu panelu czołowego z wyprofilowanymi krawędziami. To ciekawa i nieczęsto spotykana konstrukcja pozwalająca zwiększyć akustyczną średnicę źródła niskich i środkowych częstotliwości. Interesująco przedstawia się też Twitter z praktycznie niespotykaną w tym przedziale cenowym kopułkową membraną o średnicy 1 i cala. Woofer spełnia swoją rolę, jeśli chodzi o reprodukcję basu od 100 Hz wzwyż, a w paśmie od 50 do 100 Hz dzielnie wspiera go bardzo dobrze dostrojony bas refleks. Ten ostatni, jak na wymiary monitora, jest relatywnie cichy i nie wprowadza znaczących zniekształceń. Wszystko to wskazuje na optymalny dobór elementów i przemyślaną, dobrze wykonaną konstrukcję. W zakresie środka woofer zaczyna tracić efektywność, która przy 1 kHz spada o 10 dB. Tutaj zawsze trzeba uchwycić optymalną równowagę pomiędzy takimi czynnikami jak cena, jakość, przetwarzanie basów i poziom zniekształceń. To prawdziwe balansowanie na cienkiej linie i, nawet producentom uznanym za wiodących, nie zawsze się ta sztuka udaje. W przypadku MI5 nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyrazić swój szacunek wobec pracy wykonanej przez konstruktorów, którzy doskonale wiedzieli, co i w jaki sposób chcą osiągnąć. Podział częstotliwości następuje przy 1,7 kHz, a driver osiąga pełną efektywność przy 3 kHz. Nachylenie filtrów w zwrotnicy dobrano tak, że sumaryczny spadek efektywności dla częstotliwości podziału to tylko 6 dB. Mający średnicę 1,4 cala driver może przejąć na siebie przetwarzanie od 1,7 kHz, utrzymując średni poziom drugiej harmonicznej wynoszący minus 50 dB względem częstotliwości podstawowej, a to jedynie około 0,3%. Reprodukcja przez Bluetooth praktycznie nie różni się od grania po kablu, jeśli nie brać pod uwagę około 70 ms latencji na transfer. Port Bluetooth zgłasza się jako MI5, oferując próbkowanie 48 kHz i 32-bitową rozdzielczość zmienno-przecinkową. Czułość modułu Bluetooth znacząco zwiększono poprzez instalację wewnątrz monitorów 50 cm anteny, a to kolejny dowód na to, jak poważnie konstruktorzy podeszli do swojej pracy. Wobec ceny tych monitorów i ich funkcjonalności, trudno jest mówić o jakichkolwiek wadach. Na pewno nie będą grały głośno, a ich precyzja nie sprosta potrzebom realizatorów, lubiących pełną kontrolę sygnałów impulsowych i selektywność instrumentów. Mniejsza efektywność w zakresie środka pasma nie wszystkim będzie odpowiadała, zwłaszcza jeśli chodzi o wokal i instrumenty akustyczne, ale w muzyce elektronicznej ta cecha nie jest już tak istotna. Generalnie rzecz ujmując, z uwagi na swoją cenę Przyzwoitą jakość wykonania i dbałość o szczegóły soniczne przy reprodukcji MI5 są doskonałe na początek przygody z produkcją muzyki, a gdy już z nich wyrośniemy, mogą stanąć gdzieś w pokoju, pozwalając na puszczanie muzyki ze smartfonu.